Ja, jak już wiecie, patent zdobył Mount Everest i z tym zdobyciem narodzili się wielcy pseudoznawcy, umniejszający mu tego osiągnięcia, wypisujący komentarze typu: jakbym miał pieniądze, to też bym wszedł. Wejście na Mount Everest? To żadne osiągnięcie. Mój stary wchodzi na Everesta 3 razy w miesiącu. Bo co cenował, to każdy głupi wejdzie. Gdyby nie kontuzja w 68, to wszedł. I tak dalej, i tak dalej. Pomijając internetowych śmieszków, część z tych komentarzy była pisana na poważnie, co jest wystarczającym powodem, by ci ludzie powinni się zastanowić nad leczeniem psychiatrycznym. I to jest pewne, ale czy pewne jest wejście z łatwością na Mount Everest? Dzisiaj to sprawdzę i zdobędę Mount Everest. Chyba Mount Everest. Przed państwem Roblox. Odbierz nagrodę, dzięki. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? Siema, siema. Eksploruj. Na zawsze. Tu już się ubierają w kombinezony. Okej, okay, też chcę taki. Halo? Jak mam go dostać? O, mam plecak. Kurteczki nie chcą mi dać. Gnoje. Kolory plecaka? Aha, za robuxy, dzięki. Tacy właśnie jesteście. Ulicowi. Pasek energetyczny. Pasek? To nie jest baton jakiś? Ulica Krakowska? What? Chcecie mi wmówić, że pingwiny to jest ulica Krakowska? Wierzę wam. Kwatery nocne. O. Już śpię? Antarktyka. A co to za gówno? Tak, okłamałem was. Dzisiaj nie zdobędę Mount Everestu. No, głównie z powodu, że nie ma go na Antarktydzie. Wiem, też się czuję oszukany, ale nie martwcie się. Następnym razem się wam uda. Nie no, spokojnie. Na tej Arktyce też się będzie działo. Antarktyda to tylko trening. Przedsmak tego, co zobaczycie w części drugiej. Dobra, poszukiwanie i ratowanie. No jeszcze nie wyruszyłem, więc nikt nie musi mnie ratować. Fajnie byłoby wiedzieć, jak tu wyruszyć na cokolwiek. O, jakiś pingwin? Hejka, gdzie idziesz, żołnierzu? Ej, ten uśmiech jest creepy, strasznie. O, jest dzień, świetnie. Może ekspedycja zaczyna się, jak wejdę do wody. Płynę. Okej, okay, tam jest jakaś droga. Hop, hop, hop. Po drabinie. Może to jest skrót jakiś, co? A! O! A, dało się, dało się. Kurczę. Mamy to. Ale frajerzy idą drabiną, a ja idę. Spinam się. Let's go, nie? Patrz, co się dzieje. Kurczę, czemu nie mogę? Ajajaj, no. Ej. Ała. Oszukańcza gra. Hops. Przed nami jaskinia. To nie jest zła jaskinia. Cudowne wodospady. Zawsze chciałem tu być. O, ktoś się tu topi. Ty, on prawie umarł. Patrzcie. Ale jaja. Halo, gdzie biegniesz? Coraz gorsze te drogi robią. Hop. Udało się. Mgła przysłania niebo troszeczkę. Idziemy w tej gęstwinie. Nie damy się tak łatwo. Jak kalina. Hops, nad przepaścią. Ale się buja ten mościk. Ten most to w ogóle jest połamany. Damy radę. O, jednak nie daliśmy rady. Powtórka. Nie. No to 3 razy sztuka, jak to się mówi. Punkt kontrolny. Łatwo. Luksusowy namiot? No to kurczę, jest oczywiście, że tak, witamy. Jednak wejść nie można. Chłopie, co? Chciałbyś mieć taką, co? Ha? Flarkę. Co głupie ci? Ha? Za czas za was tutaj gnoję. Tylko, że nikogo tu nie ma. Ekipowicze, gdzie idziecie? Oni mają jakieś flagi w ogóle. Tu ile jest ludzi? O kur... Ajajaj, ty, to już jest hardcore. O kurwa, tak tu wieje wiatr, że szok. Co się dzieje w ogóle? Nie spodziewałem się tu takich emocji. O nie. Ejajaj. Pójdziemy tak, skoczymy. Kurczę, jeszcze dalej trzeba. Dobra, idziemy przy ściance teraz. Pierwszy kijek, okej. Tu już chyba nie wieje, co? Bo jest ta góra. Na szczęście. Hop. Dobra, lecimy, lecimy. Ale lamus, frajer. Bekson. O kurwa. Ajaj, ajaj, no co się dzieje? No, tak powinno być za pierwszym razem. Dobra, tędy. Podziwiasz widoki, brachu? No nie mogli normalnej drogi zrobić, tylko taką, żeby się człowiek zabił, świetnie. Ojej, o k***a. Ta fuck. Serio, tu się da zginąć, co się stało? Dobra, teraz lecę bez opancerzenia. Raz to robię. Ciach, za pierwszym. Mi noga ścierpa od tego skakakakania. Dobra, lecimy. Raz. Hop. Nie, jest. O, udało się. Tak szczerze, to wygląda jak jakiś plac zabaw dla 5-latków. W sumie dobrze, że zginęliśmy. Mamy full HP. Słyszeliście to? Jakaś koparka? Skuter śnieżny. O co chodzi? Siemano. Karolina, przewodnik, dawaj mi pojazd. Ale jazda, ty. Patrz, co się dzieje.
Ale ślizga. Tędy czy nie? Chyba tędy. Nie ma kijków już. Ojej, co się stało? Ajajaj. Hop, 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 hop. Hop, hop. No nie gadajcie, że się nie da stąd wyjść. Rzuć mi linę, halo, słyszycie? Coś tu bulgocze wszędzie, jasny gwint. Ostrzeżenie, obszar silnie szczelinowy. Jedź powoli. Dzięki, już zdążyłem zauważyć. Karolina, dawaj, jeszcze raz. O kurwa, przyszedł dzień wreszcie. Dawaj, 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 dasz radę, dasz radę. Nie rozbiłem się, dasz radę. Dawaj. Łowisko. Uwaga, pingwiny. Może mają tu pierwszeństwo, nie wiadomo. To są nie do rozjechania. Minus 65 stopni, a ja w bluzie. Jakieś ryby wielkie, jacie. Napiłbym się wody tutaj. Butelka na wodę. Bul, 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 bul. A, można pić elegancko. Ale piska. Dawaj flary, dawaj batona. Wchodzimy do środka. Plecak. Kask. Nie da się nic założyć. But założyłem. Halo. Zblokowałem się, nie? Ej. Halo. Pomocy. Pomocy. O, uruchom. To jest nagły wypadek. Kur... Halo. Nagły wypadek. Nie mogę się ruszyć. Zjedz batona. Nie jesteś sobą. O, właśnie. Haha, jeszcze aż ubrałem plecak. Świetnie. Mogę włączyć i wyłączyć okna. Medyczny pluszowy pingwin. Dawaj mi go. A, za pieniądze. Tu jest w ogóle jakaś droga dla zaawansowanych. Z kutką, a przejdziemy bez? No. A już myślałem, że przejdziemy. Cholipcia. Jednak jest. Nie, jednak jest ściana. Ajajaj. Nie ma tu tych kijków ogólnie. Więc jak się okaże, to nie jest ta droga. To im nie daruje. Ta góra się nie kończy. Co to był za dźwięk w ogóle? Słyszeliście to? Nie wiedziałem, że jak jesteś wysoko w górach, to gra muzyka. O, to jest przygoda, moi drodzy. Niezapomniane chwile. Hop! Kurwa! O, jest! O, jest! Jest! Albo nie jest! I teraz! O, udało się. Cholipcia, ale droga. Halo! Halo, kolego. Moi drodzy, wiekopomna chwila. Czy uda nam się doskoczyć? Na drugi... Wodę się napiję, sorry. Dobra, jeszcze raz. Moi drodzy, wiekopomna chwila. Czy uda nam się doskoczyć do drugiej części drabiny? Czy jest to nasz koniec? Kurwa. Aj, jednak żyjemy. Nie! Przyznałem się, cholipcia. Nie da się, ej, nie da się tam doskoczyć, serio. Doskoczyłem tam, ale się nie da doskoczyć. Nie! Ajajajajaj. Butelka na wodę 20%. Punkt kontrolny. Wiecie co? Nie zapisało nam tego poprzedniego punktu. Witamy w Monte Everest. Super. Po co mi torba? A jakiś poradnik, no cholipcia. Ubieramy strój zerowy. To jest prędzej strój nurka albo Spidermana. Ale dobre. Podążaj ścieżką do lodowych wodospadów Kumbu, znajdujących się na początku Monte Everest. Okej. Nie można skakać, o dziwo. Na Antarktydzie się dało. Dziwne. Ajajajaj, no co się dzieje? I tu też są drabiny. Jak widać. A nie, mam jednak maskę założoną. Tylko jakoś tak... Dobra, nieważne. Miałem mówić, że nie mam maski. Lecimy tutaj, o. A to nie tak, że jak jesteś na Monte Everest i weźmiesz ze sobą piciu, to ona zamarznie? Czasem tak, aby nie jest? Ojejciu. A nie, żyjemy jednak. Beka. Ta, 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 ta. Tu ile drabin dali? Ty w ogóle nie spinasz. To wchodzisz po drabinie. Tutaj jest spinaczka, moi drodzy. Tutaj drabin nie ma. Nie było budżetu na drabiny. A nie, tu jest jedna jeszcze. Jakaś lampka. Obóz pierwszy. No witam, hejka. Też chcę się pohilować. No, użyj siedzenia. Oh yeah. O, tu już niebezpieczna droga. Moi drodzy, teraz to już wiemy wszystko. Patrzcie, co się dzieje. O, tak. Pradawna wiedza. Te lamusy poszli za mną, myśląc, że to jest przejście. Widać, że pierwszy raz na Monte Everestie. Hop, 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 hop. Totalna chillera. Ojej, ojej, o kurwa, co to było w ogóle? Ktoś nie przymocował tej drabiny. Katastrofa.
promienie słońca. Cudowne. Hop, 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 hop. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze troszkę. O, i tu jest kawałek ścieżki. Ktoś tę ścieżkę musi odśnieżać, najwidoczniej. Zaśnieżona to ona nie jest. Monteverestie, gdzie jesteś? Wysokość 1500? To my to nie jesteśmy nawet w połowie, moi drodzy. $3 zarobiłem ze spinaczki? Aha, czy tak, tak pacet zarobił na ten wyjazd? Okej. Okay. Duży wąwóz. Tu trzeba być precyzyjnym. Dobrze, że nie ma skakania. Świetnie. Ojej! O p***a! KSO. Gdzie jest moje KSO? Ujebali mi koleso! Ale chillerę goś ma. Siemano, byku. Pierdolę to, nic nie robię, kurwa, dzisiaj zostaję w domu. Ajajaj, kolejny obóz, obóz 2. Obóz trzeci jest strasznie daleko. Uzupełniamy wodę, wodę mamy, wszystko mamy i lecimy, lecimy dalej. Chłop 5 razy kurwa zdobył Mount Everest? Ja dziechy, co to za tacy zawodowcy? Oj, ale wieje. No ciekawy, czy na K2 też są drabiny. Dołącz do kotwic lodowych wzdłuż trasy wspinaczki, aby się wspiąć. Co ty gadasz? Cholipcia, teraz to się wspinamy. A nie jakieś drabiny. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. A ty skurwysynu, urwiesz mnie od internetu. Dobra. Kotwicka, kotwicka. Zawsze mnie to zastanawiało, że ci, co właśnie wpinali te haki do podłączania tych kotwic, tak? Oni tutaj za pierwszym razem jak wchodzili, no to bez tego, nie? To byli dopiero pojebani ludzie. 6 stopni, ciemny wiatr. Aha. Chyba 600, moi drodzy. Oka, tu jest góra. O, cholipcia. W ogóle wiecie, wejść to jedno, a zejść to drugie. Dogoniliśmy jakiegoś poszukiwacza drogi. Halo? Wąska trasa przed tobą. No, okej. Okay. Ostrzeżenie, wąska trasa przed tobą. Powtarzasz się, halo? O, ktoś tu jest już. Chłopie, bo zamarzniesz. Ty patrzcie. On zdycha powoli. Ruch to zdrowie. W ogóle patrzcie na tych głąbów, kurwa, gdzie oni idą. Tam nie ma drogi. Zobaczcie, co się dzieje. Będziecie wracać zaraz. Kolejna wspinaczka, moi drodzy, lecimy. A i tu są w ogóle dwie drogi, albo jakaś naokoło. Tylko czemu naokoło ktoś by miał iść? Koniec spinaczki, ciach, teraz tędy, ops, fiu, 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 piękne widoki. Tu jaka drabina, ja cię chyca, skąd oni taką długą drabinę znaleźli? Tu spaść to byłaby lekka kraksa. Trasa wspinaczków, kurczę, kim był ten wspinaczków? Tu jaka płaska ściana, ale oszukańcza. Zero immersji, masakra. Znowu drabina, do nieba. Znowu się ciemno robi, już drugą noc tu wchodzę, o 6 zł. Komuś się w ogóle tu trasy nie chciało robić. Same drabiny dał. Obóz trzeci do przodu. Strefa obozu. Dostęp do zapasu. Szczeliny, moi drodzy. Szczeliny. Ojej, co się stało? Co to jest za jakiś park rozrywki? Oj, taka szczelina wąska. Tu się wycwanimy i zrobimy skrócik. Hops, z pierwszej osoby wchodzimy. To jest doświadczenie dopiero. Ktoś zostawił tlen. Dzięki. Dobrze się świecą te punkty, jak w normalnym życiu. 3 km liny już chyba powiesiłem, dobra. Co za takie żółte światło się zrobiło? No bo to zachód pewnie. Ta ściana się nie kończy. 6000 metrów nam stykło. O moi drodzy. Nie wspniemy się na górę. A, tu jest. Już myślałem, że zepsuli gierkę. Ale jaja by były. Będą drabiny z pierwszej osoby. O, za niedługo obóz czwarty. Nie mogę się doczekać. A jak świeci, nic nie widać.
Obóz 4. Witam, witam. Gdzie tu jest, proszę ja was, piciu? Co? Halo. Może tu nie ma? Co się robisz, piciu? Jest jednak woda. Fiu, fiu. To nie ma problemu jednak. 700. No i drabina. Kto by się spodziewał, prawda? Zamiast liczyć owce do snu, to będę liczył drabiny. Tam, moi drodzy, dziś jest koniec. Koniec podróży, coś niesamowitego. Lecimy. Tylko jakieś lawiny brakuje. Drabiny, 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 jeszcze raz drabiny i drabiny i może jeszcze jedne drabiny. 7700, 7800, wspinaczka. Ta to być dwupunktowa chyba, co? No. No czy? Ohoho. Uważaj ostrożności. Tam wygląda jakby też niby była droga, ale pójdźmy tędy. Ta wygląda legitniej. O kurwa! O jasny chuj! O kurwa, co się dzieje? Halo! Co się stało w tym momencie? Halo! Nie, wstawaj, mordzia! Ja pierdolę, tu się da wydupcyć w ogóle, co się stało w tym momencie? Ja mam dosyć, nie? Czy mi w ogóle tu starczy tego tlenu teraz? O k***a, ja p***ola, to Wojtek. Wojtek, nie, strasz mnie. Też spadł. K***mać. Ale zdradziecka drabina, no. Na Mount Everestie to będą najgorsze drabiny właśnie. Tak właśnie myślałem. 47 tlenu. Dawaj po tej drabinie. Dobra. Ostrzeżenie? Niestabilny most śmierci. Ja cię dupia, no. Jakiej śmierci? Udało się, moi drodzy, udało się pokonać niestabilny most śmierci. Co teraz nas jeszcze czeka? Tlenu 33. Wejście tutaj to nie jest jednak takie proste. To są jakieś liny. Szczyt Mount Everest, moi drodzy. Final trek to summit. Coś takiego. Jakieś głupoty tu piszą. Moi drodzy, jesteśmy tu. Udało się zdobyć szczyt. Ej, pod koniec nie wyżyłem, nie? Myślałem, że zginiemy. Jednak żyjemy z maską na czole. Pokaż twarz. Kurczę, flagi nie wziąłem. OMG. Podsumując, czy jest to ciężkie? Oczywiście, że jest. To nie jest byle wyczyn. Jeśli wiecie, że możecie zginąć wchodząc, jak i schodząc, to jest coś niesamowitego. Wiedza, że zaraz możecie spaść z drabiny. Ach, łapała za serce. I co, schodzimy stąd? Zejdę drugą stroną. Co się stanie? Po drugiej stronie się nie da spaść, więc moi drodzy, jeżeli będziecie kiedykolwiek chcieli wejść na Mount Everest, to schodźcie z drugiej strony, bo się nie da spaść, jak widać. Jest to niemożliwe. Tak. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Tak. No następnym razem K2, moi drodzy. Za 9 sekund skończy mi się ten i tu umrę. Chodzą ziutki jeszcze w ogóle jakieś. Ja cię chyca, dawajcie tu. Dawajcie se fotę strzelimy jakąś, co? A? Dobra, jak to się mówi? Geronimo? Ajajaj. Au, au, au. Latam. Sztuka latania Hogwarts. Oh yeah. Hops. Ajajaj, niski poziom zdrowia. Tlen też. Tędy? Hop. Ajajajaj, 5 HP, ale bluruje mi. Lipcia, nic nie widzę. Tu mam zablurowany? Tu nie mam. Tu mam? Tu nie mam. Tu mam? Tu nie mam. Lecimy, moi drodzy, hop! Ajajajaj, oj, szybciutki spadł. Fiu, fiu, fiu!